Szanowni Państwo, chcieliśmy zapowiedzieć, że rozpoczynamy działania kampanijne, kampanii prezydenckiej i że to jest taki moment, kiedy właściwie cała Platforma Obywatelska przekształca się w Komitet Wyborczy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Ale nie jest to kampania tylko Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, tylko jest to nasza wszystkich kampania i o to chciałem gorąco prosić wszystkich sympatyków Platformy, wyborców Platformy, członków Platformy, żebyśmy tę kampanię potraktowali jako osobistą kampanię i wtedy mamy szansę wygrać. Jest ogromna możliwość tego, że będzie Małgorzata Kidawa-Błońska miała lepszy wynik w drugiej turze niż Andrzej Duda i będzie prezydentem Polski, że będziemy mogli mieć prezydenta, z którego jesteśmy w końcu dumni. I to jest możliwe tylko, jeżeli Państwo się wszyscy zaangażujecie i o to chciałem prosić. Koordynatorem kampanii w Legnicy i na terenie powiatu legnickiego będzie Jarosław Rabczenko i wszystkich, którzy chcieliby pomóc w dowolny sposób, zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt z Jarkiem, ze mną, z biurem poselskim, z radnymi. Będziemy robić pospolite ruszenie, pełna mobilizacja na rzecz Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jarosław Rabczenko. O wyników tegorocznych wyborów prezydenckich zadecydują nie tylko partyjne struktury, ale przede wszystkim muszą w to włączyć się wszyscy mieszkańcy, do czego gorąco zachęcam, ponieważ już poprzednie wybory, które w naszym mieście chociażby się odbywały, pokazują, że mieszkańcy chcą się angażować w sprawy społeczne, ważne, a tym razem stawka jest naprawdę bardzo wysoka, stawką jest przyszłość Polski, dlatego gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców, wszystkich sympatyków, którzy chcieliby nam pomóc, chcieliby się zaangażować w wybory prezydenckie, aby to robić, aby zgłaszać się do biura poselskiego, bezpośrednio do mnie. Na pewno wspólnie znajdziemy przestrzeń, na której będziemy mogli popracować. Każdy może pomóc. Każdy płot, każde okno się przyda, żeby powiesić baner Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Prosimy o pomoc, zapraszamy do współpracy. Czy macie Państwo jakieś pytania?